Witajcie w Stambule! Teraz zapraszam na cudowne zwiedzanie z Małgorzatą. Podróże kulinarne z Małgorzatą Chołupkowalik. Tak wygląda mięso, zapewne baranina. Ja nie jestem fanką tego rodzaju mięsa, więc to nie jest miejsce dla mnie. Ale nie jesteś wegetarianką? Nie, wegetarianką nie, ale baraniny nie. Dobra, to czas spróbować tureckiego jedzenia. Dzisiaj według internetowych klasyfikacji to jest jedna z lepszych krajów w Stambule, więc będziemy próbować kanapki tombik. Zobaczmy, co to będzie. To zamówiliśmy. Jest to z baraniną. Jeśli ktoś jest fanem baraniny, to jest całkiem w porządku. Mięsko było bardzo dobre, natomiast coś, co różni to od polskiego klasycznego kebaba, to tutaj nie ma sosów. Ja jestem fanką sosów, więc... Zalałaś to keczupem. Więc zalałam to wszystko keczupem. Ale no, jeśli ktoś lubi takie rzeczy, to myślę, że się nie powiedzie. Polecam. Dajesz okejkę. Daję okejkę. No takie no, 10 na 10 to może nie, bo bym przesadziła, ale takie 6 na 10 nie będzie.